Witam Was w kolejnym vlogmasie. Dzisiaj jest już 21, czyli czwartek. I zaczniemy od otworzenia kalendarza Sonieczki i Mai. Jest teraz godzina jakoś 9 chyba. Ja dzisiaj jestem w domu. I teraz poszukamy tutaj numer 21. Sonieczka oczywiście jest tutaj ze mną. 21 jest tutaj, więc będziemy otwierać. I dzisiaj pod numerem 21 trafiła nam się taka choinka. Była ona już raz. Tak więc trafiła nam się teraz po raz drugi. A teraz Wam pokażę, jak działa ta choinka, którą wczoraj kupiłam. Ja teraz będę wiązać cukierki na choinkę, ponieważ dzisiaj będziemy ubierać choinkę. Tylko może wezmę tutaj, bo Sonia to mogłaby porwać takiego cukierka, bo ona bardzo lubi słodycze. A oczywiście wiadomo, że nie może ich jeść. Cukierki już zawiązane i teraz będę otwierać moje kalendarze. I tutaj teraz jest ze mną Maja, bo Sonia poszła się położyć do legowiska. I będziemy otwierać numer 21. Dziś pamiętaj o trzech magicznych słowach. Proszę, przepraszam, dziękuję. I bardzo ładnie widzę, mamy cukierek. Zaraz go otworzę i Wam pokażę. Taki oto cukierek z namalowanym bałwankiem. Teraz w następnym kalendarzu otwieramy 21. Taki misiu z choinką. I pod numerem 21 mamy taką ładną krowę, więc to chyba jest krówka z Milki. I już ostatni numer Maja tutaj szuka. Majeczka tutaj jest 21. Ja zaraz wyciągnę tą czekoladkę i Wam pokażę. Chociaż chyba widzę, że będzie raczej prezent, bo już udało się wyciągnąć. Jest prezent, czyli już był kilka razy. To są wszystkie rzeczy, jakie trafiły nam się dzisiaj w kalendarzach. Teraz będziemy ubierać naszą dużą choinkę. I tutaj mam bombki i różne dekoracje. Może Sonia mi pomoże ubierać z moją.
wybrałem siedemki. Majeczka, chyba myślę, że to zabawki są. Tam gdzie powieś? Na razie powiesiłam trochę bombek. Jeszcze dużo mi zostało. Jeszcze cukierki, które leżą tam. Jeszcze inne bombki i jeszcze łańcuchy i światełka, tak więc jeszcze daleko do końca. I tak już ubrałam choinkę. Jeszcze tylko zostało założenie lampek. Teraz wam pokażę, jak pięknie u nas śnieg pada. Mam nadzieję, że napada tyle, żeby było na święta, chociaż wątpię, bo raczej często jest tak, że na święta nie ma śniegu, przynajmniej przez ostatnie zimy. Ale naprawdę bardzo ładnie pluszy. Widać to też na parapecie, ile jest już coraz więcej śniegu. Przyszedł dzisiaj do mnie pakiet zwierzaka, wydanie grudniowe, czyli to świąteczne, którą zamówiłam. I dziewczyny dostaną ją pod choinkę, taką pakę. I nie jest to ich jedyny prezent, ponieważ już wam wspominałam w którymś filmiku, że przyszło zamówienie ze sklepu internetowego i tam zamówiłam rzeczy, które dostaną dziewczyny pod choinkę. Ale oprócz tego dostaną pakę zwierzaka, którą dzisiaj otworzę i już zobaczę, co jest w środku i może dla was też nagram takie otwarcie tej paki już teraz. I razem przejrzymy te produkty, więc na początek mamy tutaj życzenia świąteczne. I karteczkę z produktami. I ja widzę, tutaj dostałam zamianę, chyba zamiast tej zabawki dostałam inną, a ponieważ Sonia z Mają nie za bardzo lubią gumowych zabawek, tak więc tutaj dostałam inną. Taka zabaweczka będzie dla Sony. Kolejną mamy taka, jest to karma. Tak wygląda ta karma. Tu mamy też o niej opis. Dostaliśmy jeszcze taką kostkę i kość baton, tutaj piszę próbkę karmy, próbkę karmy bardzo zdrowej. I jeszcze dostaliśmy pierniki psie kocie, kocie. I tak najbardziej jestem ciekawa. Zaraz je otworzymy i zobaczymy sobie te pierniczki. I jeszcze dostaliśmy z Planet Pet Society takie przysmaki. One nigdy ich nie miały. Miały chyba takie sandwicze, ale są takie jakby trochę kreatywne sandwicze. One bardzo lubią tego typu przysmaki, więc myślę, że na pewno im się spodobają. Właściwie będą im smakować. I jeszcze taki kabanosik z Planet Pet. Więc zaraz jeszcze otworzymy te pierniczki i wam pokażę. Tak wyglądają te pierniczki, są w kształcie ludzików. Mamy też opis dokładny o nich.
Ja myślę, że akurat ten jest ich jeszcze tam więcej. Myślę, że ten prezent akurat one dostaną już przed świętami, czyli teraz, ponieważ może na stole wigilijnym właśnie im położę taki talerzyk, gdzie będą miały swoje pierniczki. No bo one będą pewnie, jak będziemy mieć kolację wigilijną, no to wiadomo, one będą wkoło pewnie biegać i będą chciały coś zjeść, bo wiem, że Sonia tak robiła w zeszłym roku i jeszcze w zeszłym roku. Więc teraz pomyślałam, że może rzeczywiście będą miały swoje i po prostu będziemy im najwyżej kawałek dawać, jeżeli będą bardziej. No bo Sonia jednak, jak czuje te wszystkie zapachy, w ogóle widzi to wszystko, no to jest taka. Dopomina się o jedzenie wtedy. Bardziej niż zwykle, jak ogólnie coś jemy, tylko bardziej przy takich kolacjach, właśnie jak jest dużo na stole rzeczy, no czyli zwłaszcza w Wigilię. Tak więc to będzie i taki prezent już przedświąteczny, który dostaną wcześniej. I już będę kończyć ten vlogmas. Jeżeli Wam się podobało, to możecie zostawić łapkę w górę i do zobaczenia do kolejnego vlogmasu, czyli już jutro.